Siemano widzowie, witam was serdecznie, kolejny odcinek z Palionowa. Dzień dobry. I oczywiście łapka w górę i subskrypcja na start może zostać zostawiona. Ja tutaj, prawda, a już kliknę to, prawda. Bo ja normalnie zapominam o tym klikać, ale dodaję to w premierze później, do jak obrabiam film. Ale pewnie zaraz się wyświetli po raz drugi, to nieważne. W każdym razie subskrypcja i łapka w górę bardzo mile widziana. A ja widzowie na samym starcie muszę rozpocząć z moim takim, prawda, tradycyjnym influencerskim, prawda, gadaniem. Czyli serdecznie was zapraszam na mój kanał Szczypson Plus, ponieważ uwaga, od dzisiejszego dnia filmy będą się pojawiać co drugi dzień tutaj i co drugi dzień na plusie, z tego powodu, że ja po prostu nie wyrabiam. Niestety, ale mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia i po prostu nie chcę za bardzo się poświęcić temu wszystkiemu, co jest tutaj do zrobienia, bo mam masę wyjazdów w maju. To jest dla mnie niesamowite, ile tych wyjazdów jest, ponieważ tak naprawdę teraz jestem w domu, jest 7, a ja 11 już muszę wyjeżdżać z domu i wracam dopiero 17. Więc ja nie będę w stanie zrobić zapasu na dwa kanały na prawie tydzień w tak krótkim czasie, tym bardziej, że ja dopiero przedwczoraj wróciłem do domu właśnie z Warszawy, a tu za chwilę znowu będę musiał jechać. No niestety, ale za dużo mam rzeczy na głowie w ostatnim czasie, więc niestety maj będzie taki, raz będzie, raz nie będzie, więc teraz was informuję, że co najmniej do 17 maja będą filmy co drugi dzień, więc koniecznie, widzu, to jest bardzo ważne. Właśnie ty, widzu, który jesteś na tym kanale, a którego nie ma na kanale Szczypson Plus. To jest najlepszy moment na to, żeby wejść na tamten kanał, ponieważ teraz będziecie mieli content, prawda, co drugi dzień. Ale jeżeli będziecie na jednym i na drugim kanale, content dalej będziecie mieli codziennie. Tylko po prostu na dwóch innych kanałach, nie chcę rezygnować z żadnego kanału, chcę po prostu, żeby oba dalej sobie funkcjonowały, więc rezygnuję z wrzucania regularnie, prawda, tutaj tylko do 17 maja, spokojnie, później będziemy znowu już, że tak powiem, dusić, nie? Tylko po prostu potrzebuję troszkę zwolnić, bo nie wyrabiam, nie da się niestety tyle robić, nie da się tyle pracować i niestety jest to troszkę dla mnie za dużo, ale dobra, przejdźmy do tego, co mamy do zrobienia w dzisiejszym odcinku, ponieważ to jest bardzo ważne. Skontaktowałem się z Palionem i Palion powiedział, żebym zostawił te TNT jednak mimo wszystko w tym banku, że tam to jest dobre miejsce, żeby ono właśnie tam było. Więc ja w tym momencie lecę do tego banku i schowam to tam, ponieważ ponoć jest tam jeden safe, w którym mogę to schować, ponoć pierwszy na lewo, więc jak zejdziemy, to teraz zobaczymy, który to jest ten pierwszy na lewo. No i tam schowamy właśnie te TNT. To jest bardzo ważne, żeby to tam schować, ponieważ niech to tam jest, wiecie, ja mam sporo TNT, ja go nie potrzebuję na razie, więc niech to, co tutaj, prawda, zebraliśmy, czyli dokładnie tyle tego TNT, oddamy je do banku i niech ono sobie tam po prostu siedzi. I tak prędzej czy później do mnie trafi, widzowie. To jest pewne, że to prędzej czy później do mnie trafi. W każdym razie musimy to tam odłożyć, ponieważ to jest bardzo ważne. Drugą rzeczą, którą chciałbym się w dzisiejszym odcinku zająć, jest przeniesienie tego TNT, które mamy tam na dole. Tam nie jest bezpiecznie. Tam, krótko mówiąc, w każdej chwili może się ktoś dostać. Tam rozwalić wystarczy mech i już można schodzić na dół. Więc to jest bardzo ryzykowne, żeby to tam dalej było, więc trzeba to koniecznie przenieść. Chociaż samo TNT. Zrobić jakieś miejsce takie, do którego nie będzie wcale tak łatwo przejść. Więc taki jest plan dzisiaj. O, tu widzę, że ktoś dźwignię dorobił, bardzo miło. Dobra, zejdźmy na dół. Teraz tak, schodzimy pierwsze na lewo, czyli te. Teoretycznie to. Aha, tylko że ja nie mam dźwigni. Czy ja mogę dźwignię? Czekajcie, tam jest jakaś dźwignia. Czy ta dźwignia może być? Weźmy tą dźwignię, dobra. Mamy. Teraz tak, tu się chyba trzeba było dać ją tutaj. Czy to nie tutaj, to nie pierwsze na lewo. Albo pierwsze na prawo to były? Czekajcie, może pierwsze na prawo. Już nie wiem, które zostały mi tu wskazane. To? Nie, to chyba nie to. Chyba nie. Albo te drugie na lewo. Dobra, już nie wiem, może to dobrze było tutaj ta dźwignia. Dobra, zostawmy to tu i wejdźmy tu. A tak, mówił, że będzie skrzynka. Dobra, jest skrzynka, jest pusta. Dobra, czyli to w tej skrzynce mam to schować. Dobra, schowamy to w takim razie tutaj. Niech jest to TNT i niech ono sobie tutaj, prawda, siedzi i żeby nikt go stąd nie zabierał. Wiecie, co najlepiej by było zrobić? Jeszcze zablokować tą skrzynkę. Tak, żeby po prostu była poblokowana, więc zróbmy tak. Zabierzmy tutaj stąd jeszcze tak, tak, tak. I poblokujmy tą skrzynkę tak, żeby nikt stąd nie zabrał. Bo wiecie, nawet nie możemy schować. Dobra, schowam ją, zobaczymy. Zrobimy tak, żeby dało się do niej dostać. Żeby ktoś, prawda, żeby ktoś, prawda, jak tu przyjdzie, to żeby zobaczył, że faktycznie coś jest. Ale żeby na pierwszy rzut oka nie było, ponieważ jak ktoś tu wejdzie i nawet by chciał coś ukraść, to powie, dobra, tu jest tylko żelazo. Widzicie, jak ja to przemyślałem i nikt nie będzie chciał zabierać tego TNT. To jest, kurde, genialny plan. Ten umysł to wymyśli, widzowie. Dobra, odłożyliśmy to do banku, to jest najważniejsze. Niech to sobie tutaj w takim razie jest i mamy z tym święty spokój. A teraz musimy zająć się tym, żeby przenieść to... Okej, myślałem, że to jest jakieś przejście. Chyba nie, dobra. Jednak to nie jest przejście, po prostu to jest taki design. Okej, więc możemy lecieć w takim razie do mnie na chatę, w sensie do tej bazy podziemnej. Ej, co tam się wydarzyło? Co to jest?
Dlaczego tam jest głowa hejtera? Czy on przejął ten zamek? No nie, no to się takie dobre. Nie, ja już nie chcę tam nawet lecieć, nie chcę na to patrzeć, ja się zajmę innymi rzeczami. Teraz niewskazane jest to, żebym ja się interesował innymi rzeczami. Teraz powinienem zająć się sobą, powinienem zająć się tym, co tutaj jest najważniejsze. Więc tak, schodzimy na dół i teraz tak, ja już przemyślałem sobie, gdzie najlepiej byłoby to wszystko schować. Trzeba zrobić takie miejsce, do którego będą wstęp mieli tylko ci, którzy będą, prawda, gotowi na to, żeby mieć tam wstęp. I myślałem, żeby zrobić to właśnie w tym miejscu. Robimy tu. Tutaj jest takie przejście do mnie na chatę. O tym przejściu będę wiedział tylko i wyłącznie ja. Więc niech to przejście tutaj jest po prostu, a to całe miejsce zamienimy na to, żeby właśnie w tym miejscu można było przetrzymywać to całe, jakby to powiedzieć, o kurczę, tu zostały jeszcze jakieś rzeczy. Życzenia dla Tosta, to z moich urodzin, przez za niedługo rok minie, a ja tego sobie zabrałem. Ale ja, dobra, już zapomniałem o tym całkowicie, ale dobra, weźmy to wszystko. Tą drabinę zostawmy tutaj może, niech ona sobie tutaj jest. Dobra, rozwalmy to, okej. Też tam dary nie są tutaj potrzebne. Tak samo zmienimy cały kolor tego, to nie może być pomarańczowe, to musi być dalej w klimacie tej kopalni. Znaczy kopalni, boże, piwnicy, to musi być dalej w klimacie tej piwnicy. Ja w ogóle tak swoją drogą, wiecie co, zróbmy tak, czekajcie. Zacznijmy od tego, żeby po prostu przenieść te skrzynki. Bo ja teraz tu będę musiał dużo przechodzić i żeby nikt mnie nie zauważył. Na dany moment jestem sam na serwerze, więc dobry moment wybrałem, ale jest ryzyko mimo wszystko tego, że ktoś tu może wejść, więc musimy się na to przygotować. Czekajcie, weźmy, zróbmy sobie te stone bricki. Czekajcie, z czego to się robiło? To się robiło z tego tutaj, co mamy. Dokładnie. O, ja mam tego tutaj jeszcze dużo, dobra, to weźmy to, weźmy to, weźmy to, dobra. I możemy to wszystko tam na dole podmienić. Skoro mam tego dużo, to możemy to podmienić, więc tak też zróbmy. A, i jeszcze jedną rzecz chciałem zrobić jeszcze jedną rzecz. Jeszcze jedną bardzo ważną rzecz. Czyli, uwaga. Gdzie ja mam skrzynki? Powinienem gdzieś mieć, tu są 4, dobra, czyli mamy już 5. Ale potrzebujemy ich więcej, weźmy, będziemy mieli 6, dobra. Jeszcze jakąś jedną. Dobra, nieważne, albo tu są, możliwe, że tu są. Dobra, nie ma, nieważne. To nam na razie wystarczy, tam też są na dole skrzynki, więc weźmiemy te takie dodatkowe, co tam są. Dobra, bierzmy tutaj to, dobra, okej, jest świetnie. I teraz tak, przechodzimy sobie tu i trzeba to całe skopać i zrobić tutaj normalny klimat, taki jaki powinien być. Czyli przemieniamy to na ten, prawda, czarny takie coś. Aha, też trzeba jeszcze jedną rzecz wziąć pod uwagę, bo tutaj będzie musiał być mechanizm, który będzie nam to, że tak powiem, otwierać. Więc tutaj potrzebujemy mieć troszkę miejsca i troszkę luzu na ten mechanizm. On też troszkę będzie tutaj zajmował, ale spokojnie, on damy radę. Dobra, to jest jeszcze jakieś rzeczy tu są. Tylko, żeby się... Aha, dobra, wiem, gdzie my się dokopiemy. Dobra, już wiem, wszystko rozumiem. Rozkopmy całkowicie ten pomarańczowy kolor. On tutaj nie musi być, ponieważ tutaj niech to jest wszystko w jednym klimacie. Ten pomarańczowy na pewno gdzieś wykorzystamy. Co jest grane? Tu można przejść do tego, gdzie ja sobie trzymam tą zbroję moją pod tym. Bo pierwszy raz to tutaj widzę, tak, z tej strony. Nawet nie wiedziałem, że tak się da się do tego tak dokopać. Ale dobra, git, niech tak jest. Może moglibyśmy, ej, w ogóle, można by było zrobić takie nawet... Czekajcie, czy ja tu... Dobra, tutaj nie można, tak? Zróbmy... Chociaż nie, to jest tutaj tak zrobione, tak, że tak powiem, byle jak, że może lepiej tutaj, że tak powiem, nie kombinujmy i niech sobie to dalej jest w taki sposób, jaki było. Tyle, nie, olewam to, nic z tym nie robię na razie. Nie mam na to pomysłu, olejemy to i kiedy indziej to się tym zajmę, jeżeli już. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy przejście, znaczy przejście, tam z tamtej strony jest po prostu druga część tego, czyli teraz trzeba zrobić tak, żeby tu się nikt nie chciał przypadkiem przez to przekopać, ale chyba raczej nikt nie będzie chciał. Dobra, rozwalmy jeszcze to. Dobra, jej, no ile tego tutaj jest? Dlaczego to jest takie kilkuwarstwowe to? Dobra, skopaliśmy cały ten pomarańczowy kolor, na szczęście mam bardzo dobrą siekierę. I teraz tak, czy ja chcę wykorzystać... W sumie mógłbym wykorzystać to, patrzcie, robimy tak, robimy tu, pyk, tutaj tak. Wykorzystujemy to, że już mamy tutaj ścianę, zaoszczędzimy dzięki temu trochę, bo rozwalimy właśnie to, tu rozwalmy to, okej, i teraz pyk, dobra, tu i robimy w ten sposób. To nam bardzo zaoszczędzi. Dobra, i podłogę też trzeba podmienić, więc to też białe musimy skopać. Chociaż białe mogłoby być nawet w sumie. Z tym, że... Kurczę, dobra, jeszcze skopię to na razie, najwyżej to jeszcze raz postawię, ponieważ to musi być dobrze zaplanowane. Ja mam plan na to dobry, tylko to trzeba dobrze zaplanować. No i przede wszystkim trzeba korzystać z tego, że jesteśmy sami na serwerze teraz, więc trzeba, że tak powiem, tutaj działać, póki można. Skopmy to na razie. To na razie nam nie jest potrzebne. Podłogę zrobimy, może zrobimy białą, jeszcze nie mówię, że nie, ale dobra, skopmy całkowicie po całości, tak żeby tutaj było jak najwięcej miejsca. Teraz tak, czy jak ja to skopię, to... Dobra, tu widać przejście, okej, czyli tutaj musi to być w ten sposób zrobione, cała ta linia. Dobra, niech tak jest w takim razie, tu skopmy to, pyk, wow. Dobra, troszkę za dużo, dobra, coś takiego. Tutaj widać to, czyli tutaj dalej musi być to, dobra.
skopujemy to i teraz mi chyba nie starczy tych wszystkich bloków, tak mi się wydaje. A, i tutaj też musi być, dobra, tutaj już daję w ten sposób, bo tutaj to już musi być... O, tu jest crafting! Ale jaja, dobra. Dobra, 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 na razie to olejmy, niech to jest tak. Tu możemy to skopać, łup, 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 dobra. Tutaj nie będzie pod, jakby dwóch pięter, więc możemy tam dać żwir. No i teraz tak, dobra, wiecie co, nie, może... Nie, nie starczy, mam 32 tylko. Dobra, to nie jest dużo, to na pewno nie starczy. Więc zamurujmy... Czy ja chcę tu robić jakieś większe to? Czy ja chcę robić jakąś taką wnękę? Moglibyśmy zrobić w sumie wnękę i w tą wnękę władować to TNT. A w jakieś inne miejsca może coś innego? Zobaczymy, dobra, zróbmy tak, zróbmy... Aha, tylko jak ja to rozwalę... Aha, to my już tutaj jesteśmy w kopalni, dobra. Czyli to też tak być nie może, dobra, robimy w takim razie w ten sposób. Tu murujemy to tak, tu tak. I teraz to murujemy tutaj na równo z tym. Coś w tym stylu. Zróbmy tak, niech będzie obramówka biała tego wszystkiego, czyli robimy w ten sposób obramówkę. Tu tu musi być w takim razie ściana. A nie, czekajcie. A nie, musi być. Ojej, ale ciężkie to jest. Dobra, musi tu być ściana, musi tu być ściana. Tutaj, chociaż w tym miejscu. Z drugiej strony nie musi, ale tu musi, bo tam mamy. Tam nie mogę tego skopać. Dobra, robimy tu obramówkę. Coś w tym stylu, ok. Dobra, mamy obramówkę zrobioną. 25 mi zostało. Dobra, zrobimy tak. Ok, świetnie. Do środka moglibyśmy dać w sumie... Ej, dajmy na razie kobla. Dajmy na razie kobla do środka. Ja może to zmienię, ale ten design pewnie się będzie na pewno zmieniać. Ale na razie wykorzystam kobla, bo mam go tyle, że dam radę to zamurować. A coś innego później wymyślę tutaj ciekawego. Możecie dać propozycje w komentarzach. Dobra, tutaj trzeba tą ścianę skopać i zamiast tej ściany dać te... Ajajaj, tylko mnie już nie stać. Już nie mam tych bloków. No, brakło mi ich i nie jestem w stanie ich chyba dorobić już. No, nie jestem w stanie ich dorobić. Dobra, to będę musiał dorobić w takim razie. Ale w tym miejscu myślałem nad tym, żeby zrobić właśnie te skrzynki w ten sposób i żeby do nich ładować TNT, więc tak też zróbmy. Zabierzmy wszystko, tak, najpierw tu włóżmy wszystko, co jesteśmy w stanie włożyć. Dobra, tak. I teraz tak, bierzemy całe TNT. No, prawie, a weźmiemy całe, dobra. I niesiemy to do tego, do tej skrzynki. Pyk, pyk. Dobra, fajnie, elegancko. Teraz tak, zanieśmy jeszcze z tej skrzyni. Dobra, bierzemy to wszystko i niesiemy tu. I teraz tu będzie trzeba zrobić przejście. To będzie trochę trwało, ja nie wiem, czy ja to dzisiaj zrobię, ale na pewno będzie tutaj to trzeba zrobić, bo tutaj musimy zrobić takie coś, że tu się będzie... A, tylko my tu więcej miejsca potrzebujemy. Bo wiecie, co ja chcę zrobić? Ja chcę zrobić coś takiego, że będzie można wchodzić tutaj na kartę. Wiem, jak to brzmi, ale chcę zrobić taką kartę członkowską po prostu, na którą będzie można tutaj wchodzić i po prostu będzie taki mechanizm zrobiony, że tą kartę będzie trzeba tam włożyć i jak ktoś włoży kartę, to się otworzy przejście. Tylko że nie jestem w stanie tego zrobić na dany moment, bo tam nie ma miejsca za tym trochę. Będzie to trzeba jeszcze troszkę dopracować chyba, bo wydaje mi się, że troszkę mamy za mało miejsca. Niestety, ale dobra, zaraz się zastanowię, no bo chyba że za tym będzie miejsce trochę. Kurczę, nie wiem, ej, dobra, ciężka zagwozdka tutaj dla mnie w tym momencie. Ale dobra, zabierzmy to całe TNT, bo ono nie może być tutaj. I tak mi się to tam nie zmieści, chyba tak mi się wydaje. Bo ja tu mam naprawdę, chociaż nie, może się zmieści. Bo ja tam mam jeszcze trochę tych skrzynek, nie no, tutaj, a nie, na pewno się to nie zmieści. Dobra, zabierzmy ile się da. I zaraz to sprawdzimy. Ale dobra, wygląda to już całkiem dobrze. Wygląda to już całkiem dobrze i jak to tutaj przyniesiemy, to tutaj to będzie na pewno bardziej bezpieczne. Dobra, ile jest tych rund będę musiał zrobić? Czekajcie, ja muszę coś zjeść, bo już od sprintowania mnie tu głód zżera. Bierzemy jedno, drugie, ziemniaka, trzeciego. Dobra. I bierzemy TNT, pyk. Dobra, świetnie. I idziemy tu. I tutaj brakuje jeszcze. Tutaj jest full, tutaj brakuje. No braknie, ale to czekajcie, bo my sobie tam dorzucimy jedną skrzynkę, bo jeszcze tą skrzynkę można rozwalić. Więc rozwalmy to. Zabierzmy te wszystkie rzeczy. Te wszystkie rzeczy można tutaj włożyć chwilowo, więc włóżmy je tutaj. Pyk, 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 pyk. Bierzemy te skrzynki, bierzemy to. Dobra. Świetnie, i teraz te skrzynki tutaj trzeba dorzucić. Dorzućmy tu po środku, tak myślę, że będzie najlepiej. Bo nie stać mnie na to, żeby dawać je tam wyżej. Znaczy mógłbym je dawać wyżej, ale dobra, na razie tak. Nie ma co tego rozkminiać. Dobra, tu i czy to jest ostatnia... O, jeszcze jedna cała jest! O jeny! Dobra, już zapomniałem, jak dużo my tego mamy. Ale dobra, może się to uda. Gdzieś to tam poupychamy, nie? Mi się wydaje. Wow, ale tego jest dużo! Ale tego jest dużo. Dobra, i teraz tak, tu jest full. Tutaj nie ma fulla, więc dajmy tak. Tutaj też nie ma fulla. Dobra. Tutaj też nie ma fulla. Dobra. Tu jest full, tu jest full. Dobra, czyli krótko mówiąc, potrzebujemy jeszcze jedną skrzynkę. I teraz tak, tu rozwaliliśmy. Nie mamy żadnych skrzynek więcej.
a zostało tyle TNT. Czyli zostało dużo TNT. Dobra, odłóżmy je na razie tutaj. I potrzebuję jeszcze w takim razie skrzynki. Dobra, weźmy na razie stąd te skrzynki. Przeniesiemy to tam i ja tutaj tą skrzynkę dorzucę później, bo już tutaj chciałbym to zamknąć ten temat. No i co? No i teraz trzeba zrobić jeszcze jedno piętro tu, tak mi się wydaje. Dobra, czyli mam pomysł. Dobra, przenosimy w takim razie więcej tych skrzynek. Tu mam rzeczy, tu jest pusto, tu jest... Dobra, rozwalamy to. Dobra, i teraz tak. Szybko tutaj. Stawiamy to tu. Pyk, pyk. Dobra. I zaraz zrobimy tą górę jeszcze. Bierzemy to TNT i bierzemy te schodki. Dobra, to jest plan. To jest plan. I to teraz tu będzie dobrze wyglądało, bo damy sobie to tutaj. Skrzynki damy tu. I teraz tutaj będziemy, zrobimy coś takiego. I na górze będzie trzeba dać pół płytki. Dobra, czyli te lampy też będzie trzeba inaczej w takim razie zrobić. Dobra, to wszystko się tym zajmę później. Na razie to nie jest ważne. Tu mamy to wszystko zrobione. Teraz tak, tutaj te skrzynki. Musimy zabrać wszystko stąd. Zabrać wszystko stąd. Dobra, i dajemy te skrzynki tam. A tutaj zaraz dam nowe skrzynki. Dajemy jedną jeszcze tutaj. Dobra, no to tyle na razie. Tu więcej skrzynek nie daję. Tam tyle to wystarczy. Czyli tu mogę na razie zostawić tak. I tu muszę dorzucić raz, dwa, trzy, cztery, pięć skrzynek. Dobra. Jest git. Jest dobrze to zrobione. Moim zdaniem jest naprawdę dobrze i zaplanowaliśmy to naprawdę bardzo dobrze. Mamy to wszystko przygotowane, żeby to po prostu, że tak powiem, dobrze funkcjonowało. Tam będę musiał dodać te skrzynki. No i te rzeczy. Ja nie wiem, ja mam taki syf. Nie jestem w stanie tego uporządkować. Nie, no po prostu to jest niemożliwe. To się nie da. Dobra, weźmy to i zróbmy z tego full tego, ile się da. 8. Dajmy tutaj jedną skrzynkę. Odłóżmy do tego te wszystkie rzeczy, żebym to gdzieś mógł złożyć póki co. Będę to musiał posegregować. Bierzemy to tutaj, tak. Mamy skrzynki, mamy ziemniaki. Ziemniaków potrzebujemy więcej, zaraz sobie po nie pójdę. Ale idziemy te skrzynki dołożyć na dół. Dobra, wydaje mi się, że mamy to ogarnięte, naprawdę. Tylko muszę jeszcze zrobić jakieś wyjście stąd łatwiejsze. No i nie jestem pewien, czy to zamknięcie za... O, nie tutaj. Nie jestem pewien, czy ten mech jest takim dobrym tutaj rozwiązaniem. Będzie to trzeba jeszcze jakoś dopracować wejście, ponieważ jest bardzo ryzykowne to wejście, krótko mówiąc. Aczkolwiek, no jest fajne, jakby nie było. Dobra, mamy to ogarnięte.